Dejdrze, jedziesz na strusiu. Tylko trzymaj się mocno i nie zgub drogi. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. Zagrajmy w Hugo Tropikalna Wyspa 2. Tak, jest to kontynuacja wspaniałych minigierek z pierwszej części. I na samym starcie chciałbym posypać głowę popiołem, ponieważ tutaj wam w tym momencie wyświetli się komentarz Pixela, który mnie, delikatnie mówiąc, wyjaśnił i ustawił do pionu. Bardzo dziękuję ci za to, Mati. I bez zbędnego przedłużania, mamy tutaj zestaw kolejnych minigierek. I tak jak w pierwszej części w Tropikalnej Wyspie 1, mówiłem mniej więcej, że być może tam chyba bodajże z Hugokopterem miałem problem, czy chociażby z tą spinaczką, że czasami po prostu no ginąłem nie wiadomo ile razy, miałem ekran game overa lub po prostu tego, że Hugo wskakiwał i mówił, że koniec gry, bla bla bla. Tak, tutaj miałem większy problem z minigierkami za dzieciaka, a mianowicie ze strusiem miałem problemy, czyli z jockeyem, z głośną jazdą i chyba z wulkanem, ale pewności stuprocentowej nie mam. Dodatkowo chciałbym tutaj pozdrowić Nefekariusza31, ponieważ wspomniał on o tym, że w oryginalnej wersji bananówka nazywała się Jean-Paul. Bardzo dziękuję ci za ten komentarz. Zapomniałem o tym wspomnieć w Tropikalnej Wyspie 1 i w trakcie Tropikalnej Wyspie 2, więc tutaj z miłą chęcią przekleję twój komentarz i ciebie pozdrowię. Tak czy owak, zapraszam bardzo serdecznie, bo myślę, że warto. Naprawdę, bardzo warto, tak jakby to Gespatio powiedział. Lecimy z jockeyem. A, on już tutaj mówił w sumie o tym strusiu. Dobra, let's go. Nad wulkanem unosi się struśka dymu. Pośpiesz się, trzeba przecież ratować Hugolinę i dzieci. Dosiądź strusia i nie pomyl drogi. Gotowi? Popędzimy na strusiu jak wiatr! No to lecimy, kurde! Lecimy, nie śpimy! Oh yeah! Musimy uważać na oczywiście małpy. I teraz tak, gdy wcisnę 0... Dobra, my jesteśmy tam, więc teraz musimy na wprost lecieć. Lecimy od razu na wprost, bez tutaj żadnego skręcania w jedną i w drugą stronę, ponieważ bardzo łatwo można się pomylić, powiem wam szczerze, no nie? Czyli lecimy cały czas prosto, dobra? Zrozumiałem. Za dzieciaka miałem problemy z tą minigierką, ponieważ... Znaczy z tym zadaniem, z tym poziomem, jakkolwiek by to brzmiało. Z tego względu, że no nie patrzyłem się na mapę i trochę na oślep leciałem. A jak wiecie, lecenie na oślep w tej gierce, no to jest po prostu samobójstwo, brzydko mówiąc. Ponieważ, no, możesz sobie odebrać szansę na uratowanie Hugoliny i dzieci. Teraz tak, jesteśmy tutaj. Ja bym w prawo skręcił. I po prostu potem w lewo i lecimy cały czas prosto i później w prawo. Dokładnie tak. To jest, myślę, że najprostsza droga, ale musimy też uważać na zdrowie naszego, kurde, tutaj strusia. Ponieważ, no jak mu się wyczerpie całe zdrowie, no to będzie, kurde, lipa. Będzie naprawdę mocna lipa. A mam nadzieję, że to się nam nie uda. Bo wolałbym od razu, kurde, to zrobić. Ale myślę, że też przyjdzie czas na jakieś tam, kurde, nie wiem, ekrany game overowe, czy nie wiem, jakby to nawet nazwać. Czy po prostu moje nieudane próby. Może kiedyś przyjdzie na to czas. Szkoda, że tutaj żadna muzyka nie leci, no ale jak najbardziej to rozumiem. Zero. Cały czas prosto. Tutaj nie ma żadnego skręcania w inne ścieżki, ponieważ będzie dupa zbita. Ale kurde, dużo tych diamencików zbieram, powiem wam szczerze. Jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Jak grałem w tę grę w programie telewizyjnym... Zero. Nie, jeszcze prosto. Jak grałem w tę grę w programie telewizyjnym, ponieważ tak, opowiadałem wam w Tropikalnej Wyspie 1, że udało mi się kiedyś dostać. O, mamy już te głazy, tak więc jesteśmy ku końcowi. No to oczywiście doszedłem do momentu, żeby uratować Hugolinę i dzieci. Ale koniec końców mi się to nigdy nie udało i mam traumę z programu telewizyjnego.
paluszkach. Nawet na paluszkach się nie przemknie. No jakoś się przemknął, więc tam nie wiem. Nie wiem, o co ci chodzi, Scylla. Wety w ogóle, kurde, puknij się w łeb. Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dzieci. Dobra. Teraz się zastanówmy, jaki wybieramy. Mamy jedynkę, dwójkę lub trójkę. Ja bym zaryzykował i wybrałbym dwójkę. Teraz chyba normalnie kliknąłem dwójkę. Jestem ciekaw, czy jak normalnie wcisnę dwójkę, to czy też mi się uda, czy nie. Hugo, wiedziałam, że ci się uda. No widzę, że na początku mnie szczęście dopisuje. Zobaczmy, jak będzie przy następnej minigierce. Bo się zaraz okaże, że kurde wcisnę w następnym, kurde, jedynkę, to też się uda. W następnym wcisnę, to też się uda. I tak się okaże, że ciągle będę ratował tą Hugolinę. A moi koledzy z branży, im się nie udawało. I teraz trochę się źle z tym czuję, bo myślałem, że będę nie wyróżniał się od nich. A tutaj się, kurde, okazuje, że się wyróżniam w jakiś sposób. Oj, źle się nazwałem. 9400, patrzcie, jakich pokonałem tutaj. Znaczy, bardziej pokonałem nazwy tych wszystkich poziomów. Czyli Jokaja, Wulkana i tak dalej, no nie? W tej grze jedziesz na strusiu. Tylko trzymaj się mocno i nie zgub drogi. Dobra, to my już wiemy, Hugo. Następna minigierka, następna. To jest gorąca rozgrywka. Uciekasz jaskiniami na szczyt wulkanu, a spod spodu goni cię gorąca lawa. Oczywiście, lecimy. Okej, musisz dostać się na szczyt i uwolnić Hugolinę i dzieciaki ze szponów złej Scylli. Podczas wspinaczki pamiętaj, żeby uciekać przed gorącą lawą, bo ona cię upiecze. Unikaj spadających kamieni i tych bezczelnych małp. To lecimy! Lecimy, nie śpimy! Pamiętam tą minigierkę, ponieważ ona była normalnie w programie telewizyjnym też. I pamiętam, że tutaj wiele ludzi się męczyło, a raczej wiele dzieciaków się męczyło z tą minigierką. I mnie to absolutnie nie dziwi, ponieważ tutaj czasami z synchronizacją jest ciężko, w szczególności, że kamienie tak nagle z dupy spadają. Mam nadzieję, że Hugo nie zapomniał o dźwigni i lawa go nie dopadnie. Nie no, ja pamiętam o dźwigni, spokojnie. Tu jest dźwignia. Dobra, elegancko. Na razie trzymamy ten poziom lawy, mam nadzieję, że ona nas nie dogoni. Nie! Nie, 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 nie. Dobra, musimy tam iść. Musimy tam iść. Szybko, 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 żeby lawa nas nie dogoniła. Dupa! Ona tutaj już wyleciała. Chociaż w sumie ona trochę wygląda jak sos bolognese. Lawa wyglądając jak sos bolognese. No, kto by pomyślał. Nie! No nie! Może się zamienimy, co? Ty będziesz biegał, a ja będę sterował? Tak. Śmieszku. A tak dobrze szło. Uszło zajebiście, dopóki kurde, żeś się nie odezwał. Trolu jeden. Dobra, możemy teraz iść. Aha. Widzę, że lawa nie pozostaje mi dłużna. Ściga mnie na każdym kroku, gdzie ja nie pójdę. Szybciej! Szybciej z tą lodziarnią, Hugo! No nie! Ona tu już jest! Mam nadzieję, że Hugo szybko ucieka przed małpami. O nie! No jeszcze tych tutaj brakowało. Nie! 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 O Jezus Maria, myślałem, że mnie złapią. Szybciej! Jezus Maria,
Naprawdę, kurde, serducho mi mocniej bije, przysięgam. Dobra, teraz szybko trzeba przed tymi małpiszonami uciec. Szybko, 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 szybko. A! I teraz u góry mamy exit. Uciekliśmy przed lawą, ale teraz może być goręcej. Cii, na paluszkach. Moje przemyślne pułapki powstrzymają Hugo. Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dzieci. Poprzednio była dwójka, teraz zaryzykuję jedynka. Jedynka, to będzie to. To będzie to, mówię wam. No to, chyba coś pomyliłem. No nawet Hugo nie miał jaj się odezwać. 6000, patrzcie jak tutaj wszystkie te minigierki jadę z koksem. Ale przynajmniej w końcu... Uciekasz jaskiniami na szczyt wulkanu, a spod spodu goni cię gorąca lawa. Dobra, ja znam to. W każdym razie, przynajmniej udało mi się ten, jak to się mówi, pokazać w końcu wam, jaka jest animacja, kiedy Hugo, nie uda mu się uratować Hugoliny i dzieci. Nie udało mi się to zrobić w tropikalnej wyspie 1, to zrobiłem to tutaj. A teraz następna minigierka. Szukasz par klocków. Potrzebne będzie bystre oko. Witaj, Hugo, sam na mojej plaży. To dla mnie zaszczyt gościć cię tutaj. Minęło sporo czasu, odkąd widziałem tu kogoś obcego. Zanim pójdziesz dalej, musisz zagrać ze mną w Mahjonga. Jeśli przegrasz, zapłacisz głową. A może wybierz te dwa klocki? Dobra, musimy pary znaleźć. Okej, okay, to jest myślę, że dosyć proste. Zresztą, kto z was grał w Mahjonga, to będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, patrzymy, następne. Ananas, gdzie jest? Gdzie to jest, kurde? Ale fajna muza tutaj leci swoją drogą. Gdzie podziałeś oczy? One mają być identyczne! Dobra, weź mnie tutaj, nie wyjaśniaj. Ale klocek musi być wolny z jednej strony, bo jak go wyciągniesz? No i widzisz? Po co te nerwy? Po co te nerwy? No. Gdzie kurde. Dobra, cicho, cicho być. Ja to ogarnę. Ale klocek musi być wolny z jednej strony, bo jak go wyciągniesz? Jezu, ja w Mahjonga zawsze słaby byłem. Musi być wolny z jednej strony. Dobra, tam też jest jedna strona. Kurde, ogarnij się. Ogarnij się, kurde. Bo mnie denerwujesz już. Ale klocek musi być wolny z jednej strony, bo jak go wyciągniesz? Ale tu nie mam co wyciągnąć. Cholera jasna. Dobra, przechodzimy na tamtą stronę. One mają być identyczne. Wymień oczy, sam se wymień. O, przechodzimy teraz na tę stronę, bo tam kurde nie można nic zrobić. Ale klocek musi być wolny z jednej strony, bo jak go wyciągniesz? Dobra, nie wiem. Dupa, nie wiem naprawdę. Nie wiem, kurde, w Mahjonga byłem zawsze słaby, zawsze do dupy byłem.
Tak więc, no w tym momencie, kurde, wolę zaryzykować i iść dalej. Zresztą wiem mniej więcej, jaka jest animacja, bo potem ten cały jegomość wstaje i zaczyna wymachiwać tym swoim śmiesznym nożykiem. I potem tylko co jedynie mówi, że daliśmy radę i tyle. No, to. Zresztą, wiecie co, może inaczej. Ja wam wkleję teraz scenkę, jaka by się pojawiła w momencie, kiedy by mi się udało. Macie, w tym momencie. Czy na ciebie wołają so... Dobrze, dobrze. Jesteś dobrym graczem, ale teraz musisz ruszać w drogę. A teraz lecimy z głośną jazdą. Przejażdżka, trzymajcie się skarpet. Pojedziemy wagonikiem przez opuszczoną kopalnię. Dokładnie tak. Hugo, czas już ruszać. Żeby uwolnić Hugolinę, nie możesz się pomylić ani razu. Uważaj na te cudne małpy. Nie pozwól im wejść do swojego wagonika, bo one są w zmowie ze Stylą. O tak, Stylla jest okropnie niebezpieczna. Prawda, plus jeden. Jedziemy. Tak więc lecimy teraz albo w lewo, albo w prawo, nie pamiętam dokładnie, ale to też jest, kurde, dosyć istotna minigierka, w której również niejednokrotnie miałem problemy za dzieciaka, jak grałem sobie w tą kompilację Tropikalnej Wyspy, jak i też chyba miałem możliwość nawet na w tym programie telewizyjnym w to zagrać, ale nie pamiętam tutaj, to za każdym razem działy się różne dantejskie sceny. Kto pierwszy wpadł do wody? Czas już wstawać! Czy twój telefon jest na korbkę? Tak, mój telefon jest na korbkę, raczej moja klawiatura. Dzbanie jeden. No, ale pamiętam, jak oglądałem właśnie program telewizyjny na Polsacie, to za każdym razem, ale to za każdym razem ludzie mieli różne problemy właśnie z... Dzieciaki miały różne problemy z tym zadaniem, z tym poziomem, z tą minigierką. Więc no jakby rozumiem, że mogli mieć problem, ponieważ ja, będąc dorosłym, sam miewam problemy. No kurwa, znowu to samo. To już ostatnia szansa. Więcej nie będzie. Dobra, rozumiem. Teraz w górę, w prawo i w lewo. W górę, w prawo i w lewo. Zapamiętaj to. Uwaga, błyskawica. O, teraz będzie kulminacyjny moment. Trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy, jeden, dwa. W łeb dostajecie z ryby. Spadać, parówy. Banany wpierniczać, a nie mnie tutaj zaczepiać. No i nara! Zła masy. Hamulce włączone! Nie ma czasu! Teraz już wszystko zależy od ciebie! Ten trzeci się tak fajnie zaświecił. Przed chwilą. Obiecujący jest! Trójkę wybieram. Co to jest? Gdzie ja jestem? O, tak! Szcz, na paluszkach! Moje przemyślne pułapki powstrzymają Hugo! Są trzy otwory! Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugolinę i dzieci! Mam takie pytanie. Czy w tej sekwencji, jakbym wcisnął byle jaki przycisk, to też bym wygrał?
Bo ja pamiętam, że była jeszcze jedna animacja, jak Hugo wyleciał daleko, hen, i spadochronem dostał się tutaj. Niech mi ktoś wyjaśni w sekcji komentarzy, bo ja tego serio nie pamiętam, czy byle jaki przycisk bym wcisnął, to tak czy siak bym wygrał, czy jak to działa. No teraz wciśniemy trójkę, bo trójki nie wciskaliśmy. Chyba. Wiem, że dwójkę wciskaliśmy, jedynkę i trójkę chyba. Czy dwójki nie wciskałem? Tato, chyba coś pomyliłem. No, pomyliłem. To zdecydowanie. Moi drodzy, tutaj mam wynik piękny. Jedna wygrana i dwie przegrane. Świetnie. Ale kurde, jakie wyniki ja wbijam ładne. Ej, kurde, gościu. W tej grze musisz mieć dobrą pamięć. No, bitwa żuków, to też pamiętam akurat. Bardzo fajna i przyjemna. Zwierzęta poukładane są w określonym porządku. Ty też musisz je sobie poukładać. O tak, dawaj. Pamiętaj, jak zwierzęta są. Sprawdźmy, czy dobrze zapamiętałeś. No nie ten przycisk wcisnąłem. Nie ten przycisk. I przez to źle zapamiętałem. Jak to się skończy? Teraz ryzykujemy skórę. Dobrze. Jezu, ale mrówki go dojechały, ładnie. Piątka. Potem jedynka. Potem trójka. Potem czwórka. I potem dwójka. To będzie tak. Jeszcze jedna runda i lecimy dalej. Oj, źle zapamiętałem. Mamy problem, zdecydowany. Spróbuj jeszcze raz. Bez kitu, nie? Obciach straszny. Jeszcze raz. A, i to tyle. No dobra, no 200 punktów zdobyliśmy. To jest też jakiś wynik w sumie. A teraz ostatnia minigierka z Tropikalnej Wyspy 2. A mianowicie... Wyczucie równowagi i dużo siły. Aż tyle potrzebujesz w tej grze. Uważaj, żebyś nie skończył w rzece. Dokładnie tak. Swoją drogą wspomnienia z Bitwy Żuków są następujące, że rzadko kiedy udawało mi się tutaj przegrać. To jest chyba historyczny moment, gdzie ja faktycznie w tej minigierce przegrałem. Naprawdę. Przysięgam z ręką na sercu. A teraz lecimy tutaj. Teraz spoko. Tylko tu można przejść przez rzekę, ale musisz najpierw pokonać te podstępne małpiszony, a to nie będzie łatwe. Trzymaj mocno oręż i walcz z nimi. Uważaj na krokodyle i piranie, które skaczą z rzeki. Musisz być zwinny i szybki. Okej, dobra, rozumiem. Lewy, prawy, kontrol, lewy, dobra, okej. Teraz skończysz jako kaczka! Jesteś przyklejony? Ruszaj się!
Jesteś niezwyciężony! Straciłeś siły! Dawaj! Trzeba je pokonać! Ej, chwila, ja coś źle zapamiętałem. Agatko, pod nami! Weź się wdaj! Hej! Chcę stąd wyjść! Muszę coś pilnie załatwić! Pomocy! jeszcze raz, kurde. Teraz! Lewy, tak. Lewa, góra, lewa. Control, okej. A, prawym kontrolem się klepie. A ja się tak zastanawiałem. Dobra, bo ja tu wciskam lewy kontrol, a ty prawym się klepie, dobra. No to teraz łypę wyłapiecie teraz małpy, kurde. Spadać mi stąd. Ja jestem prawdziwy trollos i ja tutaj, kurde, zwyciężę z wami. Parówy jedne. Do bananów! Idźcie banany wpierniczać, bo tylko to potraficie. Ciachu z nimi! Trafiłeś prosto w dziesiątkę! To proste jak bułka z masłem. Małpi rozum mnie nie pokonał. No i elegancko! Małpi rozum mnie nie pokona, 4960 punktów! I w taki oto sposób, proszę państwa, panie i panowie, przeszliśmy Hugo Tropikalną Wyspę 2! I ten odcinek jeszcze dzisiaj wleci, czyli 17 grudnia, a nagrywałem go prawie o godzinie 12. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem tę serię. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Hugo Tropikalnej Wyspie 2, z jakimi minigierkami mieliście problem z tego oto zestawienia. Dajcie znać, jakie macie wspomnienia z Tropikalną Wyspą, czy to 1, czy 2. Byle gdzie możecie to skomentować, w sensie, czy to w dwójce, czy w jedynce, nieważne. Dajcie jakieś swoje wspomnienia. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Zostawcie łapkę w górę, jak się spodobało, a jak nie, to w dół i uzasadnijcie dlaczego. Zapraszam bardzo serdecznie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz na Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na Facebooku, Boże, jeżeli na YouTubie nie będziecie mieli powiadomień, to na Facebooku bankowo będziecie mieli. Na razie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios!